Cześć moi drodzy, z tej strony Łukasz Cików, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale i dzisiaj, moi drodzy, temat, który myślę, że będzie bardzo ciekawy, ten temat, który chciałbym omówić, to jest takie pytanie, które usłyszałem już mnóstwo razy na różnego rodzaju konferencjach, warsztatach, czyli czemu zajmuję się realizacją projektów deweloperskich, a nie zajmuję się flipowaniem mieszkaniami. Ale dobra, no to po kolei. Pierwsza rzecz. Moi drodzy, ja zrobiłem w swoim życiu około 50 transakcji typu flip, czyli kupujemy mieszkanie taniej, remontujemy i sprzedajemy z zyskiem. To były transakcje zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku pierwotnym. Na rynku wtórnym, czyli pełen granat, totalny remont, wszystko wyjeżdża i wszystko wjeżdża na nowo. Na rynku pierwotnym bardziej były to takie zakupy hurtowe, pakietowe. Ten remont w zasadzie nie jest remontem, a bardziej no właśnie wykończenie, więc ten proces jest łatwiejszy, szybszy i tak dalej. Pewnie wiecie, o co chodzi, wiecie, czym są flipy, wiecie, czym to się je, czym to się charakteryzuje. Były też flipy takie tak zwane na brudno, czyli po prostu wyrzucić stare meble, pomalować ściany na biało i pchamy to dalej. Takich transakcji zrobiłem właśnie kilkadziesiąt. W latach 2019-2022, przez około 3 lata, zrobiłem to trochę przy okazji do projektów deweloperskich, które robię już naprawdę od chyba 10 lat. I teraz mam pewne wnioski, którymi właśnie chciałbym się z Wami w tym filmie podzielić. Czym te dwie aktywności biznesowe się różnią? No i finalnie, która jest lepsza i pod jakimi względami? Ja uważam, moi drodzy, to w sumie już mogę tak, myślę, że nawet zdradzić trochę ten końcowy wniosek, że flipy mają tą charakterystykę, że jest więcej pracy, a mniej zysku, a deweloperka to jest mniej pracy, a więcej zysku. Paradoksalnie. Co wcale nie oznacza, że można stwierdzić, że deweloperka jest 100% lepsza. Ja bym stwierdził, że ona jest lepsza dla mnie, bo ja wolę taki rodzaj pracy, ale są pewne elementy, które mogą sprawić, że dla Was te flipy będą na danym etapie rozwoju biznesowego jednak lepsze. No to lecimy. Flipy mają takie plusy jak, to będzie najważniejsza rzecz, regularne, stałe, powtarzalne wynagrodzenie, które jest cykliczne i które jest częściej. Jeżeli flipujemy regularnie, no to jesteśmy w stanie spieniężać te transakcje co 3-4 miesiące. No i jeżeli, załóżmy, rzucamy etat, lecimy na 100% w ten biznes, no to te wynagrodzenie będzie właśnie takie powtarzalne. W deweloperce tego nie ma. W deweloperce te wynagrodzenie, te spieniężenie projektu, to jest, moi drodzy, 2 lata, 3 lata i tutaj jest takie ryzyko i ja już to widziałem, że jeśli rzucamy wszystko, rzucamy etat, idziemy w ten biznes na 100%, to możemy utracić taką płynność w życiu prywatnym. No bo czekanie 2 lata na te pierwsze zyski, no to jest bardzo długi okres. Kolejna rzecz, to jest próg wejścia. Flipy możemy robić w mniejszych miastach, mając 200, 300, 400 tysięcy, tak? Natomiast deweloperka, nawet te mniejsze projekty, to raczej są kwoty typu 700, 800, tak? No minimalnie gdzieś tam jakiś wolno stojący domek byśmy zrobili za te 500, 600 w mniejszym mieście. Tu jest potencjał na większy zarobek, natomiast tutaj możemy po prostu zacząć łatwiej, zacząć szybciej. Idąc dalej, moi drodzy, kolejny element to jest wyszukiwanie okazji. Ja uważam, że przy flipach to wyszukiwanie okazji jest bardzo trudne. No oczywiście tak się gdzieś tam mówi, że statystyka, tak, że tych fliperów jest mnóstwo, więc oni skądś te okazje biorą. I ja się trochę z tym nie zgadzam. I uważam, że większość fliperów, albo duża część fliperów, których ja miałem okazję poznać, wcale nie robi takich świetnych deali, że kupują mieszkania poniżej wartości rynkowej 50-70 tysięcy. Oni je kupują tak na styk, a często kupują właśnie po cenie rynkowej, tylko lecą albo lecieli przez te ostatnie lata na takiej fali wznoszącej, nie generowali żadnej dodanej wartości, tylko po prostu upłynął czas, a że rynek wzrastał, to oni na tej fali tego wzrastającego rynku popłynęli i faktycznie byli w stanie dorzucić jakąś marżę. Ale czy oni zrobili jakąś taką faktycznie realną robotę? Okej, no zrobili ten remont, ale no taki prawdziwy flip powinien polegać na tym, że kupujesz mocno poniżej, remontujesz, sprzedajesz z zyskiem, tak? I wtedy sprzedajesz po normalnej cenie rynkowej. Więc tutaj uważam, że wcale nie jest tak łatwo znaleźć dziesiątki mieszkań, jeżeli ktoś chce zrobić, nie wiem, 20-30 flipów rocznie, to żeby znaleźć 30 okazji w Warszawie i żeby każde z tych mieszkań było poniżej średniej wartości rynkowej 30, 40, 50 tysięcy, to jest mega ciężka robota. A w deweloperce ja kupuję rocznie 2-3 działki po normalnych cenach. Tutaj nie szukam okazji. Tutaj, moi drodzy, jest Excel, gdzie ja liczę sobie chłonność, wiem, co będę mógł zbudować, wiem, ile mnie kosztuje wytworzenie jednego metra, wiem, za ile sprzedam ten jeden metr i nie muszę szukać okazji. Ja kupuję działki pod moje projekty deweloperskie w normalnych cenach rynkowych. Po pierwsze, nie muszę ich kupić aż tak dużo, no bo nie muszę kupić 30 działek, mogę kupić 2-3, no bo taka jest skala mojego biznesu, 2-3 projekty rocznie, odpalane na nowo i nie muszę wyszukiwać okazji, tylko po prostu kupuję normalne działki, których na rynku jest bardzo dużo.
Moi drodzy, tak podsumowując, zbliżając się już do końca, jeszcze raz powtórzę. Ja, dla mnie osobiście, ja wolę deweloperkę. Mniej pracuję, więcej zarabiam, ale jestem już za tym okresem tego czekania na spieniężenie się pierwszych projektów. Bo jak one się zazębiają i spinają, no to wtedy już jest ekstra. Ale jeżeli wy nie macie 2 lata, 3 lata czekania, nie możecie sobie pozwolić na to czekanie na pierwsze zyski, no to te flipy będą jednak trochę lepsze, tak? Ja nie lubię flipów, bo właśnie trzeba pracować więcej. Jeżeli macie, to jeszcze dodam te, nie wiem, 10, 12, 15 otwartych remontów, no to macie właśnie 15 razy użeranie się z ekipami, jeżdżenie po całym mieście, tak, jeżeli to jest rozrzucone po całym mieście. No oczywiście można kupić pakiet mieszkań od dewelopera, ale to też już jest trudne na ten moment, no bo żeby kupić 15 mieszkań na raz, trzeba dysponować takim kapitałem, a żeby mieć 15 inwestorów na raz, to też jest ciężkie, tak? Łatwiej się ich pozyskuje jeden po drugim, a to powoduje, że musimy kupować na przykład mieszkania na rynku wtórnym i tym samym logistyka, zamawianie materiałów, koordynacja tych remontów, to wszystko jest trudne. Więc jest więcej pracy, więcej zamieszania, a mniej zysków, tyle, że są one regularne i powtarzalne, jeżeli dobrze, szybko, sprawnie wyszukujemy okazję, tak? I wszystko prowadzimy tak, jak trzeba. Ale jeżeli przeczekacie ten okres tego spieniężenia się pierwszego, drugiego projektu, to ja wolę deweloperkę. Mniej pracuję, to wszystko jest bardziej powtarzalne, nie jeżdżę po 15 miejscach, tylko po 2, 3. Ten proces jest taki właśnie, nawet powiedziałbym, bardziej kopiuj-wklej niż przy flipach. Zarabiam więcej, pracuję mniej, regularnie sobie odpalam kolejne projekty. Nie muszę się tak męczyć z wyszukiwaniem okazji, bo kupuję działki w cenach normalnych, rynkowych i to wtedy i tak działa, i tak się na tym zarabia i o to tutaj chodzi. Więc ja osobiście polecam deweloperkę. Ja już flipów nie robię. Stestowałem, spróbowałem, zarobiłem, ale już mi wystarczy. Nie mówię, że to jest zły biznes, ale ja wolę deweloperkę i skalowanie biznesu deweloperskiego w rozumieniu zarówno ilości projektów, jak i wolumenu per projekt. Czyli ja chcę mieć dużo dużych projektów, no bo to jest właśnie, ja uważam, że to jest właśnie kierunek do fajnych, dużych pieniędzy. I zwróćcie też jeszcze uwagę, że takim naturalnym rozwojem w branży nieruchomości jest właśnie flipowanie, a potem wielu fliperów jednak gdzieś ich tam ciągnie do tej deweloperki, no bo widzą ten stosunek pracy, ten stosunek kasy, tak, ilości pracy do ilości zarobku, no i naturalnie ci fliperzy w pewnym momencie porzucają tą fliperkę i idą w deweloperkę, bo ciężko jest skalować biznes flipowy. Ciężko jest zrobić firmę, która będzie miała otwarte 100, 200 mieszkań, które się właśnie w tym momencie remontują, a w deweloperce to może być 2-3 projekty. Oczywiście, tak jak mówiłem, próg wejścia, dostęp do kapitału, dostęp do inwestorów, to jest coś takiego, co trzeba sobie poukładać i gdzieś tam przezwyciężyć, tak to nazwijmy, ale jak już to poukładamy, to robiąc 2-3 projekty, osiągamy taką skalę, jak gdybyśmy robili 50 flipów, co będzie trudniejsze, dłuższe i tak dalej. Ja polecam deweloperkę.